zaczęły rozwalniać. Aleluja, kochani! El Shaddai, El Shaddai, ja wołam Adonai. Jezu, zawsze Tyś ten sam, swoją mocą we mnie trwasz. El Shaddai, El Shaddai, ja wołam Adonai. Jezu, zawsze Tyś ten sam, swoją mocą we mnie trwasz. Ja uwielbiam Jezu Cię, ja wywyższam życia. Wiecie, ja byłam od 12 roku narkomanką. Poszłam w sam dół tego świata. Od 12 roku życia zaczęłam brać narkotyki, spać w budapren, pić, ciąć się. Wiecie, interesowała mnie tylko zabawa. Tylko zabawa. Ten świat w ogóle był dla mnie nudny. Ja nie widziałam nic w tym świecie. Nic w tym świecie nie widziałam. I chciałam sobie jakoś to urozmaicić, bo w sercu miałam pustkę. Wiecie, miałam w sercu pustkę i przez jakiś czas te narkotyki, one dawały mi szczęście na samym początku. Ja myślałam, że to jest fajne, bo wiecie, zrobiłam się bardziej otwarta, szalona. Wiecie, myślałam, że jestem silna, że jestem odważna, ale nawet nie zauważyłam kiedy. Biorąc te narkotyki już kolejne lata, moje serce zamieniało się w twardy głaz. Moje serce przestawało czuć cokolwiek. Ja nie potrafiłam kochać nawet moich najbliższych. Nienawidziłam siebie, nienawidziłam innych ludzi. Okradałam ludzi. Wiecie, chodziłam nawet okradać mieszkania. Ja byłam naprawdę złą osobą. Siedziałam w więzieniu. Wiecie, za to wszystko, co zrobiłam. Ale powiem wam szczerze, w wieku 21 lat moje życie spadło na samo dno. Na samo dno moje życie spadło. Nie było dla mnie już w ogóle nawet cienia szansy. Byłam bez szkoły, byłam w obcym kraju. Mój narzeczony mnie bił. Wiecie, i te ćpanie, one zabijały coraz bardziej moje serce. Ja już nie czułam. Ale w wieku 21 lat, kiedy moje życie spadło na samo dno, ja zawołałam do Jezusa. A nie byłam nigdy osobą religijną. Ja tak jak wyżyłam w tym świecie, ja widziałam Kościół katolicki. I dla mnie to była jedna wielka obłuda. Tam dla mnie nie było w ogóle nic. Nie było nic. Ja tam się nudziłam, ja nie miałam co tam robić. I dla mnie to była obłuda. Widziałam tych ludzi, co tam chodzą i jacy później są. I dla mnie, jeżeli tak Bóg wyglądał, to ja go w ogóle w życiu nie chciałam. Ja stwierdziłam, po co mi takie coś, to jest dla ludzi słabych. Bo oni muszą w coś wierzyć, bo nie umieją sami przejść przez te życie. Ale wiecie, ja z głębi mego serca, ja zawołałam: Jezu, ja nie chcę już tak żyć, uratuj mnie. Spraw, żeby albo mnie mój narzeczony już zabił, albo żeby on się zmienił. I wiecie, i ten Jezus, on do mnie przyszedł. On do mnie przyszedł, ja go poznałam realnie. Ja go poznałam realnie. On najpierw przemienił mojego narzeczonego. Później wziął i zaczął przemieniać mnie. Wiecie? Ale na samym początku, kiedy ja go poznałam, ja się w nim zakochałam w ogóle. On przemienił moje serce. On sprawił, że ja na nowo się narodziłam. Że ja stałam się innym człowiekiem. Ale byłam dalej zniewolona przez narkotyki. Tu pisze uwalnianie zniewolonych. Jeżeli masz problem z alkoholizmem, z narkotykami, z pornografią,
małych chłopaków coś. I zażyłam to. I to mnie zabiło. Zabijało mnie bardzo powoli. Zabijało mnie powoli. Najpierw straciłam władz w nogach, w rękach. Walczyłam o swój oddech. Ale później ten oddech już został zabrany. I była walka w środku, wewnątrz mnie. Wewnątrz mnie, w środku mnie. Ja już nic nie widziałam. Ja już nic nie czułam. Ale w środku mnie toczyła się wielka walka. Wiecie, a że poznałam wcześniej Jezusa, to zaczęłam do Niego krzyczeć: Jezu, uratuj mnie! Uratuj mnie! Ja nie chcę jeszcze umierać! Ja jestem tak młoda! Ja nic w tym życiu nie zrobiłam! I wiecie co? Po chwili w ogóle umarłam. Ale po jakimś czasie poczułam dreszcze w moje stopy i nagle wstałam, zwymiotowałam i zaczęłam kwiczeć jak zażenana świnia. Wiecie, bo tego się nie da inaczej nazwać, bo to nie było ludzkie. To nie było ludzkie. I zostałam w tym momencie zbudzona z martwych i uwolniona od narkotyków. Ja od tego dnia jestem wolna i jestem szczęśliwym człowiekiem. Jezus przemienił moje serce. On dał mi nowe serce. Nowe serce. Ja zaczęłam się cieszyć pełnią życia. Pełnią życia. Ja zobaczyłam w końcu, jak świeci słońce. Jaki piękny jest świat. Jakie piękne są ptaki. Ja poznałam Jezusa osobiście. I chcę ci powiedzieć, że musisz poznać Jezusa osobiście, jeżeli chcesz być zbawiony. Słowo Boże mówi, że zbawienie jest z wiary, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił przed Bogiem. Żeby się nikt nie chlubił, bo człowiek lubi się wywyższyć. Ale Jezus powiedział, to jest z wiary, to jest z wiary. Ja 2000 lat temu zeszłem na krzyż za ciebie, żebyś ty, nieważne jakim człowiekiem jesteś, czy myślisz, że jesteś dobry, czy jesteś zabójcą, nieważne co zrobiłeś w swoim życiu, ty wiesz to najlepiej, ty znasz swoje serce. On powiedział, nieważne co zrobiłeś, ja oddałem za ciebie życie, żebyś mógł żyć wiecznie, żebyś mógł żyć szczęśliwie tu na ziemi. To nie jest tylko zbawienie, to jest to, że jesteś szczęśliwy tu na ziemi. To, że możesz być wolny od grzechu, bo On grzech przybił na krzyż. Ja sama z siebie nie potrafiłam żyć narkotyków. Nigdy. To by było dla mnie za ciężkie. Ale Jezus, On wyzwolił mnie. On wyzwolił mnie. On zabrał mi chęć naćpania się. Rozumiecie? On zabrał mi tą chęć. To jest wielki, potężny Jahwe. Ja nie mówię ci o jakimś systemie religijnym. Ja nie mówię ci o takich rzeczach. Ja mówię ci o wielkim Bogu. Nie w obrazku, nie na różańcu. Ja nie mówię ci o tych rzeczach. Ja nie mówię ci, że masz się starać, żeby w ogóle Go poznać. Ja Go poznałam przez akt mojej wiary, mojego zawołania. Ja do Niego zawołałam, a byłam strasznym człowiekiem. I On do mnie przyszedł. I On nie był na mnie zły za całe moje życie. On był szczęśliwy, że ja do Niego przyszłam. Że ja do Niego przyszłam, że do Niego zawołałam, wiecie? On był szczęśliwy z tego powodu. On mnie akceptuje i chce, żebyś przyszedł do Niego. 2000 lat temu Jezus pokonał każdą chorobę, każdy grzech, każdą chorobę. On wziął na krzyż i chce ci powiedzieć, że jeżeli jesteś chory na cokolwiek, nieważne na co, jeżeli nawet lekarze mówią, że ta choroba jest nieuleczalna, ja chcę ci powiedzieć, że to jest kłamstwo, że to jest jedno wielkie kłamstwo. Jeżeli lekarz ci mówi, że na starość ty nie możesz słyszeć, że ty musisz być głuchy, to jest kłamstwo. Przyjdź tutaj do mnie, a odzyskasz słuch. Przyjdź tu do mnie, a rak zniknie z twojego życia. Za darmo, za darmo. Dlaczego? Bo Jezus za darmo uwolnił mnie. On uzdrowił mnie, uwolnił mnie i dał mi życie w obfitości. On dał mi życie w obfitości. Ja nie mówię ci o marionetce. Ja nie mówię ci o jakimś Jezusiku, do którego musisz się modlić pół roku. Ja mówię ci o żywym Bogu. Żywym, żywym. On jest żywy. Słowo Boże mówi, kto przyjdzie do mnie, ja tego nie odrzucę precz. Słowo Boże mówi, że jeżeli ustami swoimi i sercem wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będziesz, zbawiony będziesz. On czeka tylko na twoją decyzję, na twoją decyzję, na nic więcej, rozumiesz? Nie na błaganie, nie na proszenie. On czeka na twoją decyzję. Jezu, ja jestem i ja chcę cię poznać. Ja chcę cię poznać, jaki ty jesteś. Tak naprawdę, pokaż mi, jaki jesteś. Ja potrzebuję ciebie w moim życiu. Ja ciebie potrzebuję. Ja zawołałam dwa lata temu, ja zawołałam do Jezusa i ja tego nie żałuję, bo On przemienił moje serce, On dał mi nowe serce. Rozumiecie?
nowe serce. My zwiastujemy Ewangelię mocy. Ewangelię... Ewangelię mocy. Rozumiecie? Słowo Boże mówi, że chrześcijaństwo to jest moc. To nie jest jakieś tam chodzenie tylko do kościółka. To jest moc. To jest moc, którą masz z nieba. Jezus, przybijając się do krzyża, On dał Ci dary, On dał Ci moc. On zesłał Twojego Ducha Świętego. Ducha Świętego, żeby zamieszkał w Tobie. On jest tu w powietrzu i On czeka na Twoją decyzję. Czy Ty chcesz, żeby Duch Święty zamieszkał w Tobie? We mnie mieszka Święty. I choć byłam narkomanką, choć siedziałam w więzieniu, to teraz jestem święta. Mogę mówić, że jestem święta, bo Święty Jezus zamieszkał we mnie. On mieszka we mnie i reprezentuje Jego moc, siłę. Rozumiecie? I Jego miłość. Ten świat potrzebuje miłości. Potrzebuje miłości, a Jezus chce ją wylać na was. On chce ją wylać. To jest dobry Ojciec. To jest dobry Ojciec. Wiecie? On powiedział, nie troszcie się o dzień jutrzejszy. Zajmijcie się mną, a wszystko inne będzie wam dane. A człowiek zgrzeszył brakiem chwały Bożej. Brakiem chwały Bożej. To oznacza, że chcesz iść przez te życie sam. Że chcesz iść sam. Że nie chcesz potężnego Jahwe, żeby pomógł ci w tym śmierdzącym życiu. Żeby twoje życie stało się w końcu dobre. Dobre, lepsze, szczęśliwe. W kolorach, w innym świecie. Wiecie, ja kiedyś żyłam w tym świecie. Ja żyłam w tym świecie. Ale teraz chodzę ponad tym światem. Ponad tym światem. Rozumiecie? Bo Jezus mieszka we mnie. I On chodzi ponad tym światem. Wszystko jest dla mnie osiągalne. Bo On mieszka we mnie. To nic nie jest ze mnie. To wszystko jest z Niego. To wszystko jest z Niego. To jest potężny Jahwe. I ja uwielbiam Jego imię. To jest Król Królów i Pan Panów. I to On rządzi. Nie człowiek. Nie człowiek. Ale Jezus. Słowo Boże mówi. Jak wy nie będziecie głosić Ewangelii, to kamienie zaczną krzyczeć. To kamienie zaczną krzyczeć. I ja tu jestem, żeby wam pokazać Boga. Ja ci powiem teraz tak. Jeżeli przyjdziesz tu do mnie i będziesz chciał pojednać się z Bogiem, moc Boża dosięgnie cię. Poczujesz Go osobiście. Poczujesz Go osobiście. Ja gwarantuję tobie, że jeżeli ty do Niego zawołasz, twoje życie się zmieni. Twoje życie się zmieni. Rozumiesz? Twoje życie się zmieni na dobre. Powiedz sam, siadając w domu, sam na sam ze sobą, co czujesz w sercu? To jest pytanie do ciebie, co czujesz w sercu? Czy czujesz pustkę? Czy czujesz szczęście? Wiecie, ja teraz czuję szczęście, bo ta pustka w sercu, ona jest dla Boga. Ona jest dla Boga, żeby On tam wszedł i ją wypełnił. I nic ci tego nie zaspokoi. Nic ci tego nie zaspokoi. Ewangelia, Jezus Chrystus jest mocą do zbawienia. On jest mocą i On jest życiem wiecznym. On jest drogą i On jest prawdą. Nie ma innej prawdy na świecie. Nie ma innej prawdy na świecie. Mówię ci to ja. Nie ma innej prawdy, tylko On jest prawdą. I nie mówię ci o religii, bo ten świat został spaczony przez religię. I każdy, jak słyszy imię Jezus, to myśli tylko o pielgrzymkach. Myśli o jakichś obrazkach. A ja ci mówię, że to nie jest Jezus. To nie jest Jezus. Słowo Boże mówi, uważajcie na swoje dusze, bo podrobią obrazy malowanym mężczyzną, rozumiecie? To wszystko pisze i oszukują was. Jezus jest żywy, On jest żywy i On chce przeżywać z tobą życie. On ma staranie o człowieka, On każdy twój włos policzył na twojej głowie. On tak cię kocha. Kto cię tak kocha, że życie swoje kładzie? Kto? Kto tak kocha? Tylko Jezus. Tylko Jezus, On jest mocą, On jest miłością, On jest miłością, On na mnie wylewa swoją miłość i ja dziękuję Mu każdego dnia za to, rozumiecie? Bo nie obchodzą już mnie, co o mnie myśli drugi człowiek, nie wstydzę się, bo On mnie umiłował, On mnie umiłował i chce umiłować ciebie, o, bo On kocha człowieka, bardzo kocha, ale nienawidzi grzech i ja nie mówię ci, że masz wychodzić z tego grzechu sam. On chce być potrzebny tobie. On chce być potrzebny. Jeżeli ktoś z was chce się pojednać z Bogiem, podnieś rękę. Ja do ciebie podejdę. Albo ty podejdź do mnie.
znaczy. Ja chcę cię w moim życiu. Jeżeli ktoś z was, to jest najważniejsza decyzja w twoim życiu, najważniejsza. Nie ma ważniejszej decyzji. Nie ma ważniejszej. Jeżeli ktoś z was chce się pojednać z Bogiem, nie wstydźcie się. To jest wasze życie. To jest wasze życie. To nie jest jakieś enigmatyczne coś. To jest wasze życie. Jeżeli ktoś z was choruje, niech tu przyjdzie albo podniesie rękę. Zostanie uzdrowiony za darmo. To wszystko jest za darmo. Jezus chce wylać łaskę na was. Amen. Dlaczego się przewraca cała nasza kamienica? Od góry do dołu, z stróżem, który mi poda rękę. Z oknami, przez które będzie widać. Tylko myślę, że im tańczy jak papierowa kukła. Jestem łatwoparny, łatwo przemakalny, mój talent marny. Latarnik bez latarni, a gdzie jest moje jestem? Na wielkim targowisku przedstawienie. Wszyscy biorą coś dla siebie, odchodzą. Zostaje tym, kim nie chcę, to kręci się na ze mnie. Tak dużo mi uciekło, za dużo mi uciekło, za dużo mi uciekło.